Szanowni, dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o, czy streścić naszą lekcję na temat prawa Archimedesa. Nazwałem to prawo Archimedesa część pierwsza, dlatego że na przykładzie tego zjawiska, konkretnie tego, co się dzieje z ciałem, które zanurzamy w cieczy, na przykładzie tego zjawiska, na przykładzie tego, jak będziemy starali się je zrozumieć, rozgryźć, chciałem, żeby pokazać Wam, w jaki sposób działa to naukowe myślenie, jak działa nauka, w jaki sposób nauka dochodzi do swoich stwierdzeń. No więc wszyscy chyba słyszeli o prawie Archimedesa, a w każdym razie, kiedy się zapytałem o to, to mniej więcej każdy coś tam słyszał, że chodzi o to, że ciało, jak włoży się je do wody, to waży mniej. No, na razie na początku ustaliliśmy, że rzeczywiście jest coś takiego. Wystarczy się w basenie na przykład wyraźnie czuć, że ręka włożona do wody zdaje się ważyć mniej, albo jeżeli siedzimy sobie tak na krawędzi basenu, ale w wodzie siedzimy, tak? Tu jest zawsze takie odpływowe korytko z tyłu, więc można się trzymać tego korytka. No i wtedy nogi nam wypływają do góry, a gdybyśmy chcieli powtórzyć to samo w powietrzu, postawić nogi na stole, położyć nogi na stole i zsunąć je z tego stołu, no to one by zaraz spadły w dół, więc coś takiego dziwnego się dzieje, że coś jakby te nogi podpiera. No i żeby to zbadać, wykorzystaliśmy taki dość prosty w sumie układ doświadczalny. To, co badaliśmy, to badaliśmy akrylowe bombki dwóch rozmiarów. Rozmiary tych bombek ustalaliśmy za pomocą suwmiarki. Większe bombki miały średnicę 50 mm, mniejsze 40 mm. No i te bombki wieszaliśmy na siłomierzu, który sobie wisiał na statywie. Do środka wkładaliśmy kulki, tak dobrze porodzewiałe kulki, dlatego czarne. To jest tak symbolicznie zaznaczone, tych kulek trzeba tam było włożyć chyba 18 czy 20, żeby ta bombka zatonęła większa. No i patrzyliśmy, ile wynosi waga, co pokazuje siłomierz w powietrzu. To były siłomierze z tych mniejszych o zakresie 2,5 newtona i powiedzmy sprawdzaliśmy, ile newtonów pokazuje taki siłomierz, jeśli bombka wisi w powietrzu. No a potem braliśmy sobie słoik, nalewaliśmy do słoika wody. No i przenosiliśmy ten słoik tak, że bombka się zanurzała w wodzie cała. Tak? No i patrzyliśmy, ile wtedy pokazuje siłomierz. No i ten siłomierz pokazywał rzeczywiście mniej. Tak? Ten talerzyk siłomierza przesuwał się wyżej do góry. No i zapisywaliśmy oba te wyniki. Jedna ważna rzecz, którą tutaj też zauważyliśmy, że w miarę jak nalewaliśmy wody do tego słoika, bo robiliśmy to po trochu, wody z butelki do tego słoika, w miarę jak poziom wody wzrastał i bombka zanurzała się coraz bardziej i bardziej, ten siłomierz szedł coraz bardziej i bardziej do góry, pokazywał coraz mniej i mniej, aż do momentu, kiedy bombka się całkowicie zanurzyła i wtedy przestawał iść do góry. Także wyglądało na to, po zastanowieniu, że z tą bombką, z tą wskazaniem siłomierza dzieje się coś tak długo, coś się zmienia tak długo, jak długo bombka zanurza się coraz bardziej. A kiedy już się cała zanurzy, to z powrotem wskazanie siłomierza się stabilizuje. No i zastanawialiśmy się, z czym w związku z tym może to być związane. No i po różnych dyskusjach i wahaniach doszliśmy do wniosku, że to pewnie jest związane z objętością tej części bombki, która jest zanurzona w wodzie.
Ten sam pomiar powtórzyliśmy dwa razy z bombką, która jest z tą większą bombką o średnicy 50 mm i z mniejszą o średnicy 40. No i tak wyglądają, tak wygląda podsumowanie tych pomiarów. Dobrze, ja się tu zmniejszę, bo wyraźnie zajmuję zbyt wiele miejsca. Tak wygląda podsumowanie tych pomiarów. Pracowaliśmy w zespołach, było 5 zespołów. Tu są wyniki pomiaru siłomierzem w powietrzu. One różnią się, bo każdy zespół miał inną liczbę kulek w tej bombce, więc mógł mieć inną liczbę kulek w tej bombce, więc te bombki nie musiały ważyć tyle samo. Siłomierz w wodzie pokazywał tyle newtonów. No i zaczęliśmy zastanawiać, co to znaczy. No i pierwsza koncepcja była taka, no a to właśnie to mniej waży. No ale precyzując, zaczęliśmy się zastanawiać, jak to jest. Czy jest możliwe, żeby ciężar, który jest wynikiem działania siły grawitacji, bombki w wodzie zależał od tego, czy bombki, to znaczy siły przyciągania, z jaką Ziemia działa na bombkę, mógł zależeć od tego, czy bombka jest w wodzie, czy nie. No i doszliśmy do wniosku, że raczej nie. W związku z tym, stąd już był krok do takiej koncepcji, no że jeżeli bombka wisi na siłomierzu, no to ona jest stabilna, nie spada, ponieważ no, ciężar siłomierza jest równoważony, ciężar bombki jest równoważony działaniem siłomierza. Siłomierz ciągnie tą bombkę do góry, a tutaj w dół ciągnie ją grawitacja ziemska, no ale ta bombka jest w miejscu, dlatego że te dwie siły jakoś się równoważą. No, podobnie bombka włożona do wody, zalana wodą, także jest, także spoczywa. Ciężar nie zmienia się, jest taki sam. Siłomierz pokazuje mniej, no więc żeby ta bombka nie spadała, no bo gdyby tylko siłomierz działał z mniejszą siłą do góry niż ciężar, no to ciężar by ściągnął tą bombkę w dół. Musi działać coś do góry. No i to coś nazwaliśmy siłą wyporu. Jakaś siła musi działać do góry, dlatego siła, bo ma kierunek do góry. Nie tylko wartość, ale i kierunek, więc siła, wektor. Nazwaliśmy ją siłą wyporu, no i tak z rysunku wynika, że siła wyporu to jest różnica pomiędzy ciężarem i wskazaniem siłomierza, no bo siła wyporu plus siłomierz równoważy ciężar, a więc po przeniesieniu ciężaru ze znakiem minus na drugą stronę dostajemy, że siła wyporu równa się ciężar minus siłomierz. No i tutaj są te wartości siły wyporu do dużej bombki i dla małej bombki. No i owszem, zauważyliśmy, że wartości tych sił wyporu zależą od tego, są mniejsze dla małej bombki niż dla dużej bombki. To dobrze się kojarzyło z tą obserwacją, że wskazania siłomierza przestają się zmieniać, kiedy bombka już skończy się zanurzać, jest całkowicie zanurzona w wodzie. Cała jej objętość jest ukryta w wodzie. No i postawiliśmy sobie taką hipotezę, że na tą bombkę zanurzoną w wodzie działa skierowana do góry siła wyporu, która jest proporcjonalna do objętości zanurzonej części ciała. No jak cała bombka jest zanurzona, to tu jest oczywiście objętość całej bombki. To jest kolejny przykład relacji proporcjonalności. Kolejny taki wzór to będzie jakaś stała proporcjonalność. Tą stałą proporcjonalność będziemy jeszcze badać. No ale że siła wyporu jest proporcjonalna do objętości. No i tutaj próbowaliśmy dalej to zweryfikować, no bo łatwo sobie uświadomić, że objętość kuli, pamiętacie, dyskutowaliśmy, czym się różni objętość od długości i pola powierzchni. Doszliśmy do wniosku, że tak jak objętość mierzy się powiedzmy w metrach sześciennych czy centymetrach sześciennych, tak objętość zależy
od trzeciej potęgi rozmiarów. No, kula charakterystycznie jest takim charakterystyczną bryłą, ma tylko jeden rozmiar liniowy. Wystarczy podać promień kuli albo średnicę kuli, czyli dwa promienie i już wiadomo, co to jest za kula. No, w związku z tym jest tylko jeden wymiar liniowy i to musi być, objętość musi być proporcjonalna do trzeciej potęgi tego wymiaru liniowego. No i teraz, jeżeli sobie średnicę małej bombki powiemy, że to jest małe d, a średnica dużej bombki powiemy, że to jest duże d, no to jeżeli siła wyporu jest proporcjonalna do średnic, jest proporcjonalna do objętości, no to stosunek tych sił wyporu powinien być proporcjonalny do ilorazu trzecich potęg średnic. No bo skoro objętość każdej z tych bombek jest proporcjonalna do trzeciej potęgi średnicy, a siła wyporu jest proporcjonalna do objętości, no to stosunek sił wyporu powinien być proporcjonalny do trzeciej potęgi tych średnic. Już narysowałem tutaj stosunek trzecich potęg tych średnic. No, stosunek trzecich potęg zmierzonych średnic to jest 1,95 setnych. No, natomiast stosunek zmierzonych przez nas sił wyporu no, wahał się, jak widać, mocno wokół tej wartości. Akurat wartość średnia, jak policzyć tę wartość średnią z tych wszystkich liczb, to ona wyjdzie troszeczkę powyżej 2, tam 2,1. Można powiedzieć niedaleko 1,95, ale błąd będzie bardzo duży, dlatego że od 2,1 do 3,3 to jest ile? 1,2, więc to będzie 2,1 plus minus 1,2. To będzie bardzo duży błąd, no i można powiedzieć, że nasze pomiary no na razie słabo wskazują na to, że rzeczywiście ta hipoteza jest, prawdziwa. No, ale całe szczęście na następnej lekcji zaproponuję Wam kolejną metodę weryfikacji tej hipotezy i jak się okaże, uda nam się prawdopodobnie ją rzeczywiście sprawdzić. No więc podsumowując to wszystko, można powiedzieć tak, że po pierwsze ustaliliśmy, że faktycznie jeżeli dolewać wody do tego słoika i bombka się będzie w tej wodzie zanurzać coraz bardziej, no to wskazania siłomierza będą powolutku piąć się do góry w ramach tak, od wartości w powietrzu do wartości w momencie, kiedy bombka całkowicie będzie zanurzona. No, w związku z tym, tak jakby coś ciągnęło ten siłomierz słabiej do dołu, no ale to nie znaczy, że zanurzona w wodzie bombka, siła grawitacji, z jaką Ziemia przyciąga zanurzoną w wodzie bombka, jest mniejsza. To po prostu znaczy, że na tę bombkę działa dodatkowa siła, to jest bombka zanurzona całkowicie w wodzie, działa dodatkowa siła wyporu, która ją podtrzymuje. I teraz to ta siła wyporu razem z siłomierzem równoważą ciężar, no a stąd można wyznaczyć siłę wyporu, czy to jest różnica ciężaru w powietrzu i wskazania siłomierza, kiedy bombka jest w wodzie. No i sformułowaliśmy taką hipotezę, że na ciało zanurzone w wodzie działa skierowana do góry siła wyporu proporcjonalna do objętości zanurzonej części ciała. Matematycznie można to napisać w ten sposób. F to jest tutaj siła wyporu, to jest współczynnik proporcjonalności razy objętość zanurzonej w wodzie części ciała. No i będziemy dalej badać to zjawisko. Dziękuję bardzo.